Rok temu nadaliśmy stąd reportaż zatytułowany Stoczniowe rozmowy. Spotykaliśmy się wówczas z wieloma robotnikami. Dyskusje były burzliwe, ale napięcie polityczne malało. Było to już po spotkaniu Edwarda Gierka i Piotra Jaroszewicza z delegatami stoczniowców. Robotnicy wrócili do pracy. Zaległości były ogromne. W jednej tylko stoczni, stoczni imienia Komuny Paryskiej, oceniano je na 700 tysięcy roboczogodzin. Plan roczny był zagrożony. Oto fragmenty wypowiedzi sprzed roku. 8-godzinny dzień pracy. Robotnik na pewno w stoczni chce przepracować uczciwie. Uczciwie wtedy będzie pracował, kiedy zarobi i mu się zapewni niestety ten front pracy. Ale pod tym względem naprawdę robotnicy mają dużo do życzenia. Stocznia nie była przygotowana na tak wielki program produkcyjny, jak w tej chwili robimy. Pracujemy bardzo dużo nadgodzin, żeby nadrobić po prostu zaległości, które wynikają właśnie z niedowozu materiału. No i nie jest zorganizowana ta praca tak, jak powinna być. Teraz sprawa na przykład u nas na wydziale. Jest około ponad 400 ludzi, prawda? I biorąc to, że nie ma ani, no, od prawdziwego zdarzenia, ani świetlicy, ani szatni, ani jadalni, ani ubikacji. Związki zawodowe nie spełniły swojej zasadniczej roli, taką, do jakiej zostały powołane, i z tytułu tego ludzie mają jakieś wielkie zastrzeżenia. Ja uważam, jak będą wszelkie te sprawy wyjaśnione konkretnie, prawda, nie tam owijanie w bawełnę, konkretnie powiedziane, wszelkie te postulaty, na pewno ten plan, każdy będzie się starał, żeby ten plan został wykonany. Rok, bo to będzie rocznica prawdopodobnie jest, kiedyśmy się rok temu spotkali, no jest na pewno kolosalna poprawa. Mogę tutaj śmiało powiedzieć, że chyba pod każdym względem. Na pewno jest inne podejście i kierownictwa do ludzi. Wydaje mi się, że dlatego, że ludzie czują tą jakąś opiekę ze strony kierownictwa grup mistrzowskich, świadczy chociażby to, że ludzie jednak pracują.